Witam Państwa. Mamy dzisiejszy kolejny film i widzicie, w tle mamy Jezioro Turawskie. A więc, jak widzicie, no, co ma to wspólnego akurat z drzewami Edenu, co ma to wspólnego w ogóle z poprzednim filmem, ale tak niestety jest. To będzie połączenie, to będzie ciąg dalszy tego poprzedniego filmu o polskich kolumnach nieba. Ja nazywałem to kolumny nieba, chociaż powinny się nazywać drzewa Edenu, ponieważ w czasach Złotego Wieku Edenem był, czyli ogrodem, to była cała ziemia. I tak samo te tereny. W tyle mamy sztuczne jezioro, ale ono będzie nam potrzebne zupełnie do innego wątku, niż zaczynam od tego, którego będę chciał Państwu powiedzieć. Ponieważ to jest kontynuacja, tak naprawdę jest to kontynuacja poprzedniego filmu o drzewach Edenu, czyli kolumnach nieba. No Państwo napisaliście bardzo dużo komentarzy i mniej więcej ten argument z tym jeziorem też się nam przyda, bo to też omówimy. Ale napisaliście bardzo dużo komentarzy i dziękuję bardzo. Bardzo dobrze piszecie. Nawet ci, którzy tam mnie wysyłają do porad do psychiatry i tak dalej, oni też są dobrzy z tymi komentarzami. Można powiedzieć, pożycz dychę, ale widocznie mają wprawę, bo wiecie co, bo to trochę wymaga fatygi, że gdzieś tam znalazł stronę tego, tu, tego, gdzieś tam jakaś porady jakieś telefoniczne dla psychiatry i tak dalej. Ale co tak mogło zdenerwować, powiedzmy, co niektórych? Znaczy pytanie właśnie, co niektórych właśnie? Znaczy to ludzie czy hybrydy? No, raczej hybrydy. Ale o co głównie tutaj chcemy Państwu powiedzieć? Chcę nawiązać do poprzedniego filmu, ponieważ tam, gdzie byliśmy, to stała gigantyczna kolumna albo kolumny nieba, czyli góry stołowe i organy myśli borskie, cały ten region. Góry stołowe to też jest, powiedzmy, jedna kolumna, czyli drzewo Edenu, średnicy kilkudziesięciu kilometrów. Mogła mieć trochę tych odgałęzień i tak dalej, i tak dalej. Organy myśli borskie to jest tylko fragment, tam po prostu dwa pokazałem właśnie te elementy i jest o wiele więcej. Tutaj Państwo też linkujecie, bo znacie te tereny i bardzo dobrze szereg z Państwa się odzywa na ten temat, ponieważ no, zna te tereny i wiedzą, że takie rzeczy są. Nawet co niektórzy z zachodniopomorskiego również mi podają miejscowości, gdzie można po prostu takie coś zobaczyć właśnie. Podobne struktury starożytnych drzew Edenu, które były w czasach Złotego Wieku. I teraz, czym one się, te tereny, charakteryzują? Otóż to są tereny silnie energetyczne. Co to znaczy? To są tak zwane czakramy ziemi. To są miejsca występowania energii, tej starożytnej energii, która dawała ludziom, którzy między nimi mieszkali, życie wieczne. I ta resztka tej energii jeszcze ona występuje do dzisiaj. Ona nie zniknęła. I dlatego na przykład w tych organach myśliborskich, tam w okolicach Myśliborza, jak rozpoczynaliśmy naszą wycieczkę, to byliśmy tak praktycznie nieprzygotowani. Szliśmy na żywca. Z grubsza nam powiedzieli miejscowi to tu i tak dalej. No i słuchajcie, co się najciekawsze element wycieczki, to polega na tym, że my nagle po takim zmiennym terenie zabłądziliśmy, bo to wszystko nie jest tak dokładnie oznakowane. I nagle widzimy psa wielkiego, włochatego, takiego z 70 kilo. Psa jeszcze sierści, powiedzmy, jak od szpica. No ale dobra. No ale za chwilę przyjeżdża jedna pani na koniu, druga pieszo. No i tam krótka rozmowa, co chcemy zobaczyć i tak dalej. Oczywiście zobaczono nas z kamerą, powiedzmy, ze statywem. No to stwierdzono, że ktoś tutaj poważnie podchodzi do tematu. Chociaż nam powiedziano, że ten teren był gdzieś fotografowany już. No dobra. I pewnie tak jest, no bo w internecie tam coś znajdziemy. Natomiast najlepszy efekt jest wtedy, kiedy my to sami zobaczymy. O, to jest gwóźdź programu. I teraz, o co tutaj, co poszło dalej? No i oczywiście to była, okazało się, właścicielka tych 20 hektarów dookoła. I ona właśnie spowodowała, że jeden z jej pracowników chętnie posłużył jako pilot wycieczki. O, no i co się stało? No i właśnie my tego pana
który tak samo teraz będzie nas tutaj widział, także pozdrawiam. Będzie nas widział po prostu, on z nami po prostu przeszedł się po tych wszystkich miejscach, myśmy to widzieli. Nawet słuchajcie, te struktury były widać na zwykłej polnej drodze. Te skały, te cięte, tak powiedzmy, jako te linijki po prostu. Te struktury. To było wszystko widać, ale to po prostu już tego nie filmowałem, bo to wiadomo, kamienie tego, to by trzeba było najlepiej samemu się przyjrzeć. Ale o co głównie chodzi? Dlaczego to jest czakram? To myśmy się oczywiście zorientowali po czasie, kiedy zaczął nam właśnie przewodnik opowiadać, jakie rzeczy tam się dzieją. A noż dzieją się dziwne rzeczy. No w ogóle w historii nawet się dziwne rzeczy działy. Ale powiedzmy, zaczniemy od tego, co się obecnie dzieje. Jak śnieg spada, to nie jest takie jakieś wysokie, powiedzmy to Pogórze Kaczawskie, nie jest aż takie wysokie, ale jak występują mgły, to są tak gęste, że nie trafisz do furtki. Wychodząc z domu, nie trafisz do furtki. Ale jeszcze jak ma zwierzęta w zagrodzie, to szybciej się przewrócisz jakąś owcę albo kozę, bo ich tam jest kilkaset, trzy sztuk. A więc po prostu tak gęste mgły, no nie występują nigdzie w ogóle, ale tam występują. Śnieg spadnie, to słuchajcie, on paruje. Proszę zwrócić uwagę, on ten śnieg paruje. I w ogóle, co jest jeszcze bardzo, nie tyle dziwnego, to jest dla takich miejsc to jest normalne. Przyjeżdża ze Śląska akurat nasz przewodnik, który ma poważne problemy od wielu lat z kręgosłupem. Z zatokami jeszcze. I jeszcze z zatokami, o tym mi podpowiadają, dobrze. Z zatokami miał problem i on tam mieszka sobie tylko 2 lata, obsługuje te zwierzęta i tak dalej. No i słuchajcie, czary mary, wszystko mu to znika. To jest tak samo jak, wiecie co, kiedyś czytałem odnośnie Jasnej Góry, bo to też jest czakra. Jasna Góra. Też przychodzi jakaś kobieta, kulała tam tego, nie chodziła tego. I gdzieś tam leżała 2 dni, krzyżem, jak to się mówi. To nie znaczy, że każdy ma tam lecieć i od razu krzyżem padać. I ona nagle wyszła stamtąd bez kuli, bez niczego i tak dalej. A więc to też jest miejsce bardzo silnie energetyczne. A Pogórze Kaczawskie, właśnie to miejsce tego drzewa Edenu, to też właśnie ta energia tam zostaje i ona właśnie ma tą wartość leczniczą. Tam ludzie nie mają jeszcze kłopotu ze snem w ogóle. A w ogóle to jeszcze, następna sprawa. Tam ludzie w ogóle nie mają problemu ze snem. Zresztą nasz przewodnik miał ciągle problemy ze snem. Nagle nie masz. Po jakimś czasie, jak tam zaczął mieszkać, pracować, doglądać tych zwierząt, to problemy ze snem jemu znikły. Czyli tago, coś w tym stylu, nie? Czary mary. Tak to możemy powiedzieć. No i tak to właśnie wygląda na Pogórzu Kaczawskim z tych rzeczy. Co ciekawe, jeszcze teraz cofniemy się trochę do historii. Legendy mówią, że mieszkały tam czarownice, wiedźmy, czyli takie kobiety, które coś za dużo wiedziały. No chyba wiedziały, co tam było, nie? Dlatego one zostały nazwane wiedźmamy, że one wiedzą, czyli za dużo wiedzą. Bo najlepiej, aby kobieta nic nie wiedziała, nie? Ale akurat były, a więc mieszkały tak, mało tego. W czasie II wojny światowej Niemcy tam czegoś kopali. Znaczy, oni czegoś tam szukali, bo ciągle kopali, robili różne umocnienia, gdzieś tam grzebali w tych skałach i to dość intensywnie, a później to zarzucili, a te doły po prostu zasypano w ten sposób. Nie? A więc pytanie, co tam Niemcy szukali, powiedzmy w czakramie. Nie? No, widocznie czegoś tam szukali, coś tam po prostu wiedzieli, że coś jest. To nie to, że czegoś nie wiedzieli. Dlatego Państwu też to mówię, a więc te sprawy też, jak zebrać tą całą informację do kupy, no to akurat wiemy, że to jest czakram. Ale oficjalnie mówi się, to są takie jakieś tam wulkaniczne wypiętrzenia. No ładnie, no tak, tylko taka piękna struktura. Co tam ktoś szalonego ustawiał? Jak lawa waliła spod ziemi, to co ktoś szalonego ustawiał? Pytanie z czego? Że lawa tego nie spaliła. No i no widzicie, to może takie śmiechy, takie groteskowe sprawy wychodzą, ale najlepszy był numer taki, który ja sam przeżyłem, kiedy tam z tym przewodnikiem żeśmy przeszli. Zrobiliśmy co najmniej 5 kilometrów, bo raz, że musieliśmy powiedzmy tam kilkadziesiąt kilometrów jechać samochodem spod Jeleniej Góry, ale później trzeba było po prostu dymać i to równo tam powiedzmy na piechotkę po tym zróżnicowanym terenie, no to było co najmniej 5 kilometrów, gdzieś tak w ocenie to było 7 kilometrów, ale najlepsze, że ja po tych 7 kilometrach w zróżnicowanym ten moment, już tam nie wiem, 4, 5, 6 godzin powiedzmy na nogach,
wcale nie byłem zmęczony. Ja dopiero by się zaczynała rozgrzewka. A mój przewodnik powiedział: poczekaj pan, ja panu dam sera koziego, wypije pan miejscową wodę i możemy jechać dwa razy tyle. Tak miało się powiedzieć. Rzeczywiście, tam woda ma wartości odżywcze i ona w ogóle jest taka specyficzna, ale bardzo odżywcza. Ona, powiedzmy, jest wodą zdrowotną. A więc w tym czakramie, jak bucha woda, a tam w tej skale to była już na tej posesji, po niemieckiej posesji, wiercona studnia i z niej się właśnie wydostaje ta właśnie woda taka, no, można powiedzieć, zaczarowana. No nie jest zaczarowana, to jest woda energetyczna, naładowana energetycznie. Energią jaką? To jest energia z pałacu. To jest ta energia, ta życiodajna. I ta woda właśnie nosi to, że to ten pierwiastek życiodajny. To nie jest taka zwykła woda, tam sobie gdzieś tam wykopiemy i tak dalej, albo ta woda to jest sztuczne jezioro na rzece Mała Panew w województwie opolskim. Nie? A więc to nie jest taka woda. I to są takie elementy właśnie, które dotyczą tego terenu. I to, co przerobiliśmy, widzieliśmy i tak dalej. To te najciekawsze właśnie te rzeczy, które Państwu jeszcze wcześniej, w poprzednim filmie nie powiedziałem, teraz właśnie Państwu mówię. Jak już mówimy tutaj o czakramach, to byliśmy na drugim czakramie. Zresztą, dlaczego powiedziałem temat, jakby informację, że Jasna Góra w Częstochowie to też jest czakram? Oczywiście, że jest, bo ona jest postawiona na czakramie, na miejscu energetycznym, jak najbardziej. Panuje pogląd, że wszystkie kościoły, jakieś poważne bazyliki i tak dalej, ktoś wiedział co, gdzie, jak i na tych czakramach pobudował właśnie te potężne budowle. Taki istnieje pogląd. Czy to jest prawda, czy nie, no to powiedzmy, akurat w Częstochowie się to zgadza, ale wiem na przykład, że z tego powodu planuje się na Wielkiej Sowie, w górach Sowich, Wałbrzyskim, też wybudować kościół właśnie na czakramie, bo tam, gdzie jest wieża obserwacyjna na Wielkiej Sowie, to na tym miejscu ma stanąć kościół, a więc ktoś też zorientowany. Gdzie tam, słuchajcie, ja tam byłem na Wielkiej Sowie, no to wiem o co chodzi, że tam powiedzmy niezłej trzeba fatygi, żeby tam cokolwiek zbudować. Czyli trzeba mało tego, tą wieżę rozebrać, albo gdzieś obok, albo jej nie rozebrać, a obok postawić kościół. Ale takie są plany. Takie coś słyszałem, bo po prostu tam jak byłem w tamtych regionach. A więc widzimy, jak te miejsca są pilnowane, jak to wszyscy są zorientowani. Nie to, że nikt nic nie wie, że są czakramy i tak dalej. Po co są czakramy? Żeby korzystać z tej energii. Kiedyś w czasach Złotego Wieku ludzie z tego korzystali, kiedy to były potężne słupy. Te drzewa Edenu, te korony tych drzew, one opasywały ze wszystkich stron Pałac Najwyższego. Pytacie, ile to tysięcy kilometrów? Tak, jeżeli wierząc tutaj mandalą, czyli skali mandali i wymiarem dzisiejszej Ziemi, to mamy Pałac Najwyższego z rzędu około 6000 kilometrów średni, co już to mówię w innych filmach, ale jeżeli były te wszystkie na całej powierzchni Ziemi, wnętrza Ziemi, były te kolumny niebne się stykały tymi koronami, to tak właśnie to wszystko wyglądało, że on był opasany, czyli te kolumny służyły jako przekaźniki energii życiowej dla ludzi, którzy mieszkali u podnóża tychże gigantycznych drzew Edenu. Ja Państwu tutaj zamieszczę jeszcze raz park w Singapurze. Już w jednym z filmów pokazywałem to i to była okładka, ale spróbuję wsadzić do końca filmu. Park w Singapurze, jak to mogło wyglądać, bo jak widać też wszyscy są świetnie zorientowani, nawet projektanci, jak zrobić park w Singapurze na wzór ogrodu Eden w czasach Złotego Wieku. A więc jak się przyjrzycie dokładnie, to te korony mniej więcej tak wyglądały. I one po prostu się tak stykały z pałacem i w ten sposób energia od Najwyższego docierała do ziemi, do tych ludzi, którzy mieszkali w nim. Kiedy przyszedł bunt, Pałac Najwyższego był powoli wyłączany.
i woda ściekając, i po prostu w tym momencie światłowody puściły wodę. Bo te, to była konstrukcja światłowodu. I przez światłowody płynęła energia życiodajna do ziemi, do ludzi, którzy tam mieszkali i tak dalej. Kiedy oni się już tam zbuntowali, pałac powoli został wygaszany. No to taka historia. Pałac Najwyższego został wygaszany. W tym momencie wstępuje do akcji diabeł, buntownik, który bierze jeden z promienników, właśnie jest jeden z przekaźników światłowodowych i umieszcza go w energii torusa, czyli to jest ta energia, która jest powyżej szkła nieba, powyżej 100 km i tam on zaczyna krążyć, w tym on jest umieszczony i krąży dzisiaj, udając słońce. Tak też Państwo to o to pytaliście, tak samo z księżycem jest, tak samo umieszczono księżyc, to jest tylko promiennik, dawny przekaźnik światłowodowy. To wszystko jest wyświetlanie na ekranie, które mamy 100 km nad głową, a nazywa się to szkło nieba. To szkło nieba, też chcę wyjaśnić tutaj sprawę, bo niektórzy może mogli opaść się myśleć, a ja tego akurat nie powiedziałem dokładniej. Szkło nieba jest nieruchome, żebyś ktoś nie pomylił. Ono jest nieruchome. Wszystko, co jest powyżej szkła nieba, to się obraca. I znajdujące się tam gwiazdy, te metalowe kule z tak zwaną plecionką, która pięknie się w polu indukcyjnym energii torusa żarzy i to imituje pięknie migocące gwiazdy, to wszystko tam właśnie krąży. A więc tak to wygląda. I teraz co nam to tutaj daje wniosek strategiczny, taki, który możemy tutaj powiedzieć przy tym filmie, że jak mamy tutaj tą wodę, też Państwo pytacie o to, że no musiałby być gdzieś na dnie oceanów po prostu te takie struktury i tak dalej. Oczywiście, one na pewno są, tylko trzeba mieć batyskaw albo jakiegoś super drona podwodnego. Albo jakąś po prostu, które zejdzie powiedzmy na kilka kilometrów i sfotografuje dno. Jeżeli powiedzmy możecie się postarać i popatrzeć na takie różne struktury, które znajdują się na Google, to proszę bardzo, a ja wiem, że będziecie na tyle ciekawscy, że to sobie to wszystko sprawdzicie, ponieważ dno oceanów też jest w Google. I można sobie tam trochę pofatygować się, no i po prostu przeanalizować to. Dlatego jest ten film, że Państwo też pracowali, właśnie mieli taką własną inwencję wnikania w temat. Czyli mamy tak, Pogórze Kaczawskie, mamy Zachodniopomorskie, bo tak mi dawano znać, są jeszcze inne miejsca. Kraliki. Aha, no i właśnie, dlaczego powiedziałem to, podpowiada Viola, właśnie o te. Jeszcze mamy po prostu kraliki. Co to są właśnie kraliki? Kiedy byliśmy w Międzylesiu, to oczywiście przejeżdża się do Boboszowa, do granicy i później nad granicą jest pierwsza w Czechach miejscowość, nazywa się Kraliki. I nad nimi góluje potężny klasztor. Góra. To jest też czakram. Tam też się dzieją czary-mary. Źródło. Ale jest przede wszystkim w drodze, jak się jedzie dookoła samochodem, to jest takie specjalne źródło, też z super wodą. Ona jest po prostu, smakuje rewelacyjnie. Tam przyjeżdżają wszyscy z kubłami, takimi plastikowymi, powiedzmy 10-litrowymi. I z tego źródła tam po prostu wszyscy podstawiają, powiedzmy, te butelki, bo chcą wziąć, bo to rzeczywiście ja próbowałem osobiście tam w Kralikach te źródło i to też jest magnetyczne źródło. To jest woda, mówią, że to jest tak zwane, no jakieś święte miejsce, tak? Że to jest święta woda, o, tak to nazywają. To nie jest święta woda, ona jest tak naenergizowana, że ona po prostu ma wartości lecznicze i zdrowotne. A więc mamy tutaj drugi przykład. Mieliśmy tutaj Jasną Górę w Częstochowie i mamy drugi w Kralikach, mamy też klasztor i po prostu to, co się tam dzieje obok. No i w nim tak samo, że tam też, jak tam raz kiedyś wszedłem do tego klasztoru, też są wota różne, na pamiątkę tych, którzy przyszli, powiedzmy o kulach, a później wyszli o nogach. No, no tak. No ale tam czuć tą energię, mrowienie w stopy, pamiętam. O właśnie, jeszcze jeden szczegół. Jeżeli zdejmiemy skarpety, już nie mówiąc o butach, i staniemy tam, to czujemy mrowienie w stopach. A więc to jest też miejsce mocno naenergetyzowane właśnie tą życiogadajną energią, którą kiedyś zbuntowani ludzie utracili, ale ona będzie do odzyskania.
To nie jest to. Jak już powiedziałem w poprzednim filmie, idą dobre czasy i słuchajcie, teraz musimy to, co żeśmy zaczęli, powiedzmy, musimy coś powiedzieć o tym jeziorze. A więc ja tutaj znam to jezioro od małego. Ale tutaj robiłem kurs żeglarski na stopień sternika jachtowego i co było częścią charakterystyczną, szczególnie z morą ostatnich lat. Wiecie, co to było? To było to, że tutaj o tej porze roku to tutaj była zielona woda z glonami, to wszystko śmierdziało, to po prostu, szczególnie powiedzmy sierpień, to było tutaj wręcz powiedzmy cecha charakterystyczna, coś by się takiego działo, ponieważ no, nie zrobiono tutaj oczyszczalni ścieków i powiedzmy, no i natura powiedzmy sama musi z tą ilością zanieczyszczeń walczyć. Ale co ciekawego się stało w tym roku, czego wcześniej nie było. Jak tutaj Państwu bym pokazał, a to chyba nawet pokażę tutaj trochę tej wody. Ta woda, jeszcze tak po prostu jak skończę już mówić, no to już Państwo to pokażę, nie? Po prostu tego już nie ma, a więc idą dobre czasy, nawet pod tym względem. Także widzicie, że żyjemy w takim okresie czasu, bardzo pozytywnym, że nawet przyroga tutaj jakoś sobie daje radę, ponieważ tych glonów już tutaj nie ma, a one powinny być. Tutaj właśnie na otwartej wodzie jak najbardziej powinny być. Ja już pamiętam nawet co niektórych demonistów, którzy próbowali mi zarzucać, ponieważ była tam brudna woda kiedyś tam pod tamtym wałem. A wiecie co, ja wam może pokażę, gdzie ja robiłem te wszystkie doświadczenia. Zaraz zrobimy, ja Państwu to pokażę. O, widzicie tą elektrownię? Zaraz ją przybliżymy tutaj. To właśnie tam robiłem doświadczenie i tam pod tamtym wałem było brudno strasznie. O, w tamtym miejscu. W tamtym miejscu było właśnie nieciekawie. Ja wtedy nie weszłem. To jeszcze, słuchajcie, to jeszcze potrafili demoniści mi zarzucać, że ja tam nie weszłem. Powinien się taplać powiedzmy w tej zielonej wodzie, żeby im udowadniać niebocentryzm. No jak to, no taki tego, taki tutaj badacz, a do brudnej wody się bał wejść, nie? To był argument demonistów, to pamiętam. No ale teraz nie ma tam żadnych glonów. Ja Państwu teraz tutaj spuszczę w dół. Jak to wszystko wygląda? No proszę bardzo, jest woda. W miarę jest, tam czysta. Glonów nie ma tego kożucha całego tu. O. Jest, o jest, w porządku. O, no i tutaj znów wracamy do tej naszej elektrowni. O, tutaj, tak to jest. Oczywiście o tej porze to wam powiem jeszcze jedno tutaj taki szczegół, żeby powiedzieć to tutaj zgodnie z prawdą. W niektórych miejscach, tutaj ten, gdzie już po prostu jest bardzo niski poziom wody, czyli tutaj jest akurat o tej porze powinien być bardzo niski poziom wody. Ale jego nie ma, ponieważ już bardzo jest ten bilans wodny jest dodatni i poziom wody nie spadł tak mocno, żeby po prostu glony tutaj pływały. O, czyli widzimy, że przyroda się odradza. Idą dobre czasy. A jakie mają być? Ktoś mi chce napisać albo udowadnić, że są złe czasy i idą te złe czasy. No to proszę bardzo, proszę mi udowodnić, że idą złe czasy. No, a więc o czym to wszystko świadczy? O tych czakramach i tak dalej, o czym to wszystko świadczy? To świadczy o tym, że te czakramy będą inaczej wykorzystane. W tej chwili siedzą tam, jest to poblokowane klasztorami, ale te klasztory przestaną istnieć, będą, zmienią swoją funkcję albo po prostu zostaną rozebrane. Ale to jest kwestia jakiegoś czasu. Do tego czasu możemy się przejechać po Górze Kaczawskie, możemy poczuć, możemy wypić tą wodę, no i spróbować tego sera, a możemy też pojechać na kraliki i zdjąć skarpetki. Już nie mówiąc o błędach. Możemy zdjąć. No i wtedy poczujecie. No słuchajcie, zobaczycie wszystko, jak to wygląda. Moim zdaniem takich miejsc, jak te czakramy, drzewa Edenu, jest więcej niż kraliki, Pogórze Kaczawskie. Tych miejsc jest więcej.
Nawet niektórzy tutaj linkują takie w komentarzach, linkują takie rzeczy, że to są, że nawet gdzieś tam ze środka pola coś się wynurza. Jakieś takie struktury, nie? A więc widzimy, że te czasy wrócą, bo chociaż my teraz mówimy o historii, starożytnej historii czasu Złotego Wieku i mamy teraz czasy pierwszego roku, od stycznia praktycznie, to jest praktycznie od stycznia, ale to już cała historia, słuchajcie, to jest oddzielny film, dlaczego od stycznia rozpoczął się okres Złotego Wieku, słuchajcie, no postaram się Państwu to powiedzieć, chociaż no te informacje, no zostanę, chociaż już niektórym to powiedziałem, ponieważ ja, jak podróżowaliśmy, to spotykaliśmy się z pewnymi osobami, i które specjalnie zrobię po 250 km, żeby się z nami spotkać, żeby właśnie wiedzieć coś na ten temat, co, po co i dlaczego. To im po prostu wytłumaczyłem, dlaczego od początku stycznia rozpoczęła się nowa era. I Państwo z czasem będziecie widzieć więcej elementów pozytywnych tych zmian. To nie tylko to, co ja teraz zrobię, film. Będziecie tego widzieć wiele, wiele, więc będziecie to zauważać. Nawet jak pójdziecie na Jagodę, zobaczycie, jak wygląda krzak, który jest nasączony wodą. Krzak jagód. Jagody wielkie, a liście aż ciężkie od wody. Oznacza to, że nie ma suszy. W tej chwili, wrzesień, powinna być susza taka jak pieprz, a tutaj w ogóle to było, powinno być na jedną dłoń wody tutaj. A jest, powiedzmy, to jest dobry metr albo półtora. Nawet jakby można, bo tu na główkę to się nie da skoczyć. A więc widzimy, tak to wygląda. Co do tego 1 stycznia, to ja się tam po prostu przygotuję, no Państwu powiem, tak, bo to jest, wiecie co, to jest bardzo frapujące, nawet dla mnie, to nie tylko dla Państwa, ale dla mnie to jest frapujące, ale dla mnie będzie jeszcze ciekawsze, jak ja umiejętnie Państwu to przekażę. No to tyle. Kończymy. Co my jeszcze mamy? Ja już mówiłem, te zdjęcie tego ogrodu z Singapuru. Jeszcze mamy właśnie film z kralików, tak? Mamy, który też dopniemy, jak to wygląda obecnie tam, bo tam byliśmy. No i może jeszcze jakieś drobne sprawy. To będą w drugiej części, w następnej części filmu. Ja na tyle życzę powodzenia. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.